Warto inwestować na Warmii i Mazurach. Warmia i Mazury. Miejsce, które skutecznie przyciąga inwestorów. Położone jest w północno-wschodniej części Polski. Sąsiaduje z 4 województwami. Podlaskim, Mazowieckim, Kujawsko-Pomorskim i Pomorskim. Stolicą regionu jest Olsztyn, a dwa duże miasta to Elbląg i Ełk. Każdy może znaleźć tu swoje miejsce pod inwestycję. W czym tkwi potencjał tego regionu? Po pierwsze, przyroda. Unikatowa natura czyni tę krainę jedyną w swoim rodzaju. Nazywana jest krainą tysiąca jezior, choć tak naprawdę jezior jest tu ponad 3000. Są też duże kompleksy leśne na czele z Puszczą Piską, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe. Dzięki nim Warmia i Mazury znane są jako zielone płuca Polski. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki. Nad jeziorami i rzekami znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne, domki na wynajem, kempingi oraz ekskluzywne hotele i ośrodki spa i wellness. Poza sportami wodnymi i hotelarstwem rozwinęły się też inne dziedziny gospodarki. Transport wodny czy produkcja jachtów i łodzi. To także miejsce, gdzie rozwinął się sektor rolniczo-spożywczy oraz drewno-meblarski. Warmia i Mazury są bowiem czołowym eksporterem mebli i wyrobów stolarskich. Liderami w tej branży są m.in. Grupa Szynaka oraz Meble Wójcik. Po drugie, komunikacja. Ostatnie lata w województwie to okres remontów i przebudowy dróg. Tylko w latach 2015-2022 drogowcy oddali do użytku 200 km dróg ekspresowych i obwodnic o łącznej wartości 4 miliardów złotych. Obwodnica Olsztyna, zmodernizowaną S51 od Olsztyna do Olsztynka, czy pierwszy 20-kilometrowy odcinek S61 Via Baltica Wysokie Raczki. To nie koniec, bo drogowcy są w trakcie lub planują inwestycje, które poprawiają dostępność komunikacyjną Warmii i Mazur. Region posiada też gęstą sieć połączeń kolejowych, która obecnie jest modernizowana. Podróżujemy z przystanków i stacji dostosowanych do potrzeb wszystkich pasażerów. Sprawniejsze są przewozy towarowe koleją. Dla podróżnych korzystnie zmienią się stacje Olsztyn i Ełk. We wrześniu 2022 roku został otwarty kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. To droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, która stworzy wiele korzyści dla polskiej gospodarki i obronności kraju. Mamy też 2,5 km pasa startowego na lotnisku w Szymanach. To tu działa port lotniczy Olsztyn-Mazury, z którego możemy dolecieć do Krakowa, Wrocławia, Londynu i Dortmundu 3 liniami – LOT-em, Ryanair oraz Wizz Air. Znajduje się on około 50 km od Olsztyna. Po trzecie, koncerny międzynarodowe. Region stał się już interesującym miejscem dla inwestorów. Mamy tu firmy światowego formatu, które napędzają gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy, takie jak Michelin Polska, IKEA, Grupa Eger, Grupa City czy Zalando Lounge. I co ważne, budzą zainteresowanie innych, zarówno dużych, jak też mniejszych inwestorów, zwracając uwagę na potencjał regionu i jego możliwości. Po czwarte, atuty. Szansą jest kapitał ludzki, dobrze wyszkolona kadra i zaplecze akademickie. Inwestorzy mogą liczyć na dostępność absolwentów z bardzo dobrą znajomością języków, m.in. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego czy ukraińskiego. Dynamicznie rozwijał się też sektor biurowy. Mamy dostęp do nowoczesnych biur. Liderem jest stolica województwa. To tutaj powstaje Centaurus. Najwyższy obecnie wielofunkcyjny budynek oferujący ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Inne biurowce w Olsztynie to m.in. Warmia Towers, Cezal Business Center, Europe Center, Sigma czy WPB Business Center. Elbląg też będzie miał swój nowoczesny biurowiec na wyspie Spichrzów Porta Mare, oferujący biura w standardzie klasy A. Inwestorzy mogą liczyć na pomoc firm i instytucji finansowych, m.in. PKO Banku Polskiego, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która pomaga polskim przedsiębiorcom, wspiera inwestycje, udziela finansowania
i inwestuje w innowacje. Inwestorów wspiera też Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przykładami firm, które zdecydowały się na współpracę na Warmii i Mazurach są Polkar, Yetiko czy Korab. Po piąte, współpraca. Do inwestowania w swoich gminach zachęcają sami samorządowcy. Zachęcają przedsiębiorców, by zwrócili uwagę na ich tereny inwestycyjne. Przekonują, że zapewnią im pakiet udogodnień do prowadzenia biznesu, a Warmia i Mazury staną się dobrym miejscem do życia. Po szóste, promocja. Nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach płynących z przyciągania inwestycji do regionu. Nowe przedsiębiorstwa, firmy, startupy to nie tylko dodatkowe wpływy do budżetu, to także miejsca pracy, poprawa warunków gminy jako miejsca atrakcyjnego i innowacyjnego, transfer wiedzy czy inwestycja w infrastrukturę publiczną dokonane poprzez przedsiębiorcę. Gazeta Olsztyńska już wyszła z inicjatywą i wydaje magazyn Inwestycje Warmii i Mazur, promujący województwo jako miejsce przyjazne inwestorom, wspierające lokalne władze, instytucje i przedsiębiorstwa. Dziś wspólnie możemy wygrać walkę o inwestora.